Dzień dobry Państwu, Adrian Stankowski. Witam serdecznie w specjalnym wydaniu politycznego podsumowania tygodnia w Telewizji Republika. Specjalnym, bo za 10 minut prezentacja Nowego Ładu, Nowego Polskiego Ładu. Będziemy to oczywiście Państwu prezentować i komentować razem z naszymi gośćmi, których serdecznie witam. Pan minister Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Witam serdecznie, panie ministrze. Dzień dobry, kłaniam się. I pan senator Wojciech Konieczny, Lewica, szef Polskiej Partii Socjalistycznej. Kłaniam się, panie senatorze. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa. No właśnie, zanim przejdziemy do komentowania nowego programu gospodarczego, gospodarczo-społecznego, to jednak to wydarzenie, ważnym tłem tego wydarzenia są decyzje w Platformie Obywatelskiej. Wczoraj Borys Budka wyrzucił z partii dwóch posłów, pana posła Ireneusza Rasia i pana posła Pawła Zalewskiego. Obaj politycy podpisali się pod takim listem, który powszechnie odebrano jako krytykę władz Platformy Obywatelskiej. Pan senator Wojciech Konieczny, no właśnie, panie senatorze, to jest chyba ważne tło, bo rządząca prawica przedstawia plan rozwoju Polski na dekady, a główna póki co partia opozycyjna, no właśnie, chyba wpadła w jakiś już korkociąg. Pan senator. Panie redaktorze, to są jakby sprawy wewnętrzne partii. Nie znamy wszystkich szczegółów. Nie wiemy, dlaczego tak radykalne decyzje są podjęte. Według tych, nazwijmy to, przecieków czy informacji medialnych, chodzi bardziej o stosunek do głosowania nad KPO, nad ratyfikacją, znaczy umowy, a nie tak bardzo, jeżeli chodzi o ten list, chociaż rzeczywiście obydwaj panowie posłowie są podpisani pod tym listem i tam jeszcze jest 49 innych osób, więc no, radykalny, nagły ruch mający chyba na celu właśnie powstrzymanie tego korkociągu, próby wyjścia. Jak to pan redaktor określił, wiadomo, że z korkociągu trudno się wychodzi, ale jest to możliwe. Ja żadnej partii źle nie życzę, tym bardziej opozycyjnej, dlatego nie chcę tego jakoś szczególnie komentować. Dzisiaj rzeczywiście będziemy się zajmować czym innym i opozycja powinna być przygotowana do tego, żeby podjąć konstruktywną krytykę tego programu, który niebawem poznamy. I nad tym to ważne, bo Lewica akurat pokazała, że no, jest w stanie konstruktywnie wpływać na rzeczywistość w tych najważniejszych sprawach, ale czy to nie jest sygnał także dla Lewicy? No bo przecież wyrzucenie dwóch posłów znanych z tego, że to oni właśnie byli tą kotwicą konserwatywną, no jeszcze bardziej pogłębia skręt w lewo Platformy Obywatelskiej, no a to stanowi bezpośrednie zagrożenie dla Lewicy właśnie. Nie, panie redaktorze, to jest na pozór. Platforma jest centrową partią, ale taką dosyć konserwatywną. Oczywiście pewne jakieś uśmiechy do wyborców Lewicy czasami są czynione, ale jeżeli przychodzi do głosowań na przykład w Senacie, czy przeforsowania jakiegoś takiego naprawdę lewicowego pomysłu o korzeniach ściśle lewicowych, to bardzo trudno jest uzyskać poparcie takie gremialne senatorów czy posłów Platformy Obywatelskiej. Także nie obawiałbym się tego skrętu. Raczej tutaj my rośniemy w siłę i Lewica naprawdę zyskuje teraz poparcie i wśród młodych, i wśród innych, więc raczej przesuwanie się w tą stronę no niewiele da. Takie mam wrażenie. Obaj posłowie wyrzuceni domagali się silnego przywództwa w Platformie Obywatelskiej. No to można powiedzieć, to mają co chcieli. Pan minister Adam Andruszkiewicz, czy ta decyzja jest świadectwem siły przewodniczącego Budki, czy może wręcz przeciwnie? No raczej tak, panie redaktorze, nasuwa mi się takie przekonanie, że Borys Budka staje się takim małym dyktatorkiem, takim kieszonkowym Napoleonem, który po prostu w dobie przed swoim upadkiem zaczyna dokonywać czystek. Proszę zauważyć, że jemu się po prostu marzy dyktatura.
On często oskarża demokratyczne rządy Prawa i Sprawiedliwości, najbardziej wolnościowe rządy w III RP, w historii całej III RP, rządy Prawa i Sprawiedliwości o jakieś tam dążenie do dyktatury, do autorytaryzmu. A to właśnie on wprowadza dzisiaj dyktaturę, no bo każdy, kto ośmieli się trochę skrytykować Borysa Budkę, będzie natychmiast zniszczony, będzie wyrzucony z Platformy Obywatelskiej, natychmiast to pokazał właśnie na przykładzie pana Rasia Zaleskiego. Panie ministrze, ale ja mam pamięć słonia i pamiętam, jak Paweł Zaleski odchodził z Prawa i Sprawiedliwości, no to w mediach była kilkutygodniowa dyskusja o tym, czy Prawo i Sprawiedliwość jest partią demokratyczną, czy partią autorytarną. No właśnie, natomiast wiemy, że Platformie dużo więcej wolno. Wolno w tych polskojęzycznych mediach liberalnych, które dzisiaj jeszcze taki mają rozterkę w duszy, bo tak nie bardzo wiedzą, kogo mają wspierać. Czy jeszcze Platformę Obywatelską, czy już na 100% celebrytę z TVN-u pana Hołownię. Tak się dzisiaj zastanawiają nad tym wyborem jeszcze. No i pewnie płaczą w duszy i dlatego też nie atakują Platformy. Natomiast Platforma staje się taką małą, dyktatorską partią, która właśnie będzie nastawiona wyłącznie na realizację własnego, małego interesu. Powoli znika ze sceny politycznej. Dobrze, bo upadek Platformy będzie dobry dla Polski, a to jest dla Polski dobre, to jest dla mnie najważniejsze. Natomiast też ad vocem do pana senatora, który mówi, że opozycja musi się skupić się na krytyce Polskiego Ładu, który ogłosimy za 5 minut. Panie senatorze, opozycja musi skupić się na tym, jak wspierać realizację Polskiego Ładu, nie na krytyce, jak wspierać, bo to będzie potężny program modernizacyjny państwa polskiego, który zobaczy pan za 5 minut, proszę mi uwierzyć już teraz na słowo, przyniesie Polskę na zupełnie inny level rozwoju. Damy naprawdę wielkie instrumenty bogacenia się dla milionów Polaków. Praktycznie za naszej kadencji Polacy staną się dużo bogatszym jeszcze narodem, bo i tak się bogacą, będą jeszcze bogatsi, dogonimy Zachód w wielu aspektach zamożności modernizacyjnych, także my liczymy na wsparcie, a nie na krytykę i atak, bo krytyka, atak zostawmy na pana Budki, to jest kieszonkowy Napoleon, który jest nastawiony tylko na agresję i na atak, natomiast od reszty opozycji oczekujemy wsparcia, bo wydaje mi się, że jeśli my będziemy za chwilkę ogłaszać instrumenty, które podniosą milionom Polaków, czy to emerytury, czy pensje na co dzień, czy dadzą instrumenty dla rodziców, dla młodych Polaków, dla starszych, dla wszystkich de facto, no to liczymy po prostu na wsparcie, nie na atak. Mądra krytyka też może być wsparciem, panie ministrze, no ale do pana senatora pytanie, no właśnie, czy można liczyć na kontynuację takiego mądrego dialogu, mądrego sporu, bo spór nie musi być głupi i spór nie musi być niszczący. Lewica, kto jak to, no właśnie Lewica pokazała, że można się różnić w sposób inny niż robiła to Platforma Obywatelska. Jak pan sądzi, panie senatorze? Pan minister tutaj no bardzo, bardzo duże wymagania ma wobec opozycji. Oczywiście tutaj gdzie będą dobre pomysły, będzie co poprzeć. Oczywiście będziemy popierać, w ogóle się nie będziemy nad tym zastanawiać. Tutaj to, co będzie w tym programie dobre, niewątpliwie zostanie przez nas nazwane, że jest dobre. Tu się proszę nie obawiać. Natomiast to, co będzie niewystarczająco złe lub mało prawdopodobne do zrealizowania, zostanie też tak nazwane, zostanie w mniejszym czy w większym stopniu skrytykowane, ale to w dobrej intencji tego, żebyście państwo poprawiali ten program. To nie jest tak na pewno, że on jest nie do poprawy. Ja już słyszałem tyle waszych programów, pomysłów, co to się ma wydarzyć. No, panie pośle, nie chcę się zamienić właśnie w takiego totalnego krytyka, ale no mógłbym parę przykładów podjąć teraz tego, które krążą zresztą w mediach cały czas, co było obiecywane, a czego nie ma. Więc mam nadzieję, że to też będzie realny plan, to jest bardzo ważne. Nie tylko plan taki powiedzmy no, PR-owy, czy plan ładnie nazwany i pięknie zaprezentowany, ale również realny do zrealizowania. I będziemy w tym pomagać. W tym, co jest dobre, w tym, co służy rozwojowi Polski, będziemy pomagać. Natomiast w tym, co będzie nas niepokoić, co będziemy uważać za zaprzepaszczoną szansę, a trochę tak niestety już widać w służbie zdrowia, że ilość pieniędzy przekazywanych, planowanych na ochronę zdrowia rozmija się z potrzebami, które no, zostały ujawnione w trakcie pandemii. Tutaj do szczegółów, panie senatorze, chciałbym przejść już po prezentacji tego programu, ale tak się zastanawiam, kiedy doczekamy się takich czasów, kiedy opozycja będzie przedstawiać alternatywny taki projekt kompleksowy?
No, panie redaktorze, jak opozycja będzie rządzić, to będzie przedstawiać coś podobnego, jak dzisiaj robi Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast my cały czas pokazujemy... Ale Prawo i Sprawiedliwość, jak było w opozycji, to właśnie prezentowało kompleksowy projekt naprawy Polski. Panie redaktorze, my nie tylko zaprezentowaliśmy, ale udało nam się przekonać Prawo i Sprawiedliwość do pewnych pomysłów, które były negocjowane, za co Lewica... że tak powiem, dostaje też cięgi od części opozycji, które... Uwaga, muszę przerwać panu senatorowi. Przenosimy się, rozpoczyna się prezentacja nowego Polskiego Ładu. Bądźcie państwo z nami. Dzień dobry państwu. Natalia Nitek-Płażyńska i Jakub Banaszek. Bardzo cieszymy się, że jesteście państwo z nami. Zaprosiliśmy dziś do udziału wiele osób z całej Polski, które przyglądają się naszej konwencji online. Witamy państwa bardzo serdecznie. To właśnie dziś nadszedł moment, na który wielu z nas czekało. Dzień prezentacji założeń Polskiego Ładu, kompleksowej strategii Prawa i Sprawiedliwości. Jej główny cel to przezwyciężenie skutków pandemii i odbudowa potencjału gospodarczego Polski. Stawiamy na dobre życie polskich rodzin. Z koronawirusem zmagamy się już od ponad roku. Każdego dnia służby medyczne i mundurowe, a także wolontariusze walczą o zdrowie i życie Polaków. Wreszcie jednak liczba dziennych zakażeń spada, a liczba zaszczepionych szybko rośnie. Na taką dynamikę czekaliśmy długie miesiące. To najwyższy czas, aby przystąpić do odbudowy. Zanim przedstawimy państwu szczegóły Polskiego Ładu, rozpoczniemy jak zawsze podczas wydarzeń organizowanych przez Prawo i Sprawiedliwość od uroczystego odśpiewania hymnu państwowego. Do hymnu! Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Zwolę Polska się odzięła, szaną odbierzemy. Marsz, marsz do Polski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz do Polski. Już ponad rok, od kiedy zupełnie nieznany wirus SARS-CoV-2 dotarł do Europy. Wszyscy pamiętamy emocje, jakie nam wtedy towarzyszyły. Niepewność, niepokój, lęk. Szybko okazało się, że koronawirus zabrał nam coś więcej niż komfort codziennego życia. Zabrał nam także poczucie stabilizacji i wiarę w dobrą przyszłość. Stał się śmiertelnym zagrożeniem,
zarówno dla nas, jak i dla naszych rodzin i bliskich. Państwo polskie musiało zmierzyć się nie tylko z zagrożeniem epidemicznym, ale też największym kryzysem gospodarczym od czasów II wojny światowej. I choć pandemia sparaliżowała wszystkie kraje, nawet te najbogatsze i najlepiej rozwinięte, to polski rząd w kluczowym momencie podjął stanowcze działania. Dziś już wiemy, że nasz kraj poniesie o wiele mniejsze straty niż inne państwa Unii Europejskiej. Przed nami jednak wielkie wyzwanie. Walka o dobrą przyszłość dla Polski. Ta walka rozpoczyna się od sprawnej i dostępnej dla wszystkich służby zdrowia. COVID-19 to naprawdę bardzo niebezpieczna choroba, nie tylko dla nas, personelu medycznego, dla naszych pacjentów, ale przede wszystkim dla całego systemu opieki zdrowotnej. Pandemia na całym globie pochłonęła ponad 3 miliony ludzkich istnień i wciąż stanowi śmiertelne zagrożenie. Współczesna medycyna po raz pierwszy w historii zmierzyła się z tak olbrzymim problemem, jakim jest pandemia koronawirusa. Jestem lekarzem od ponad 20 lat, ale czegoś takiego, tak bardzo istotnego klinicznie, nie widziałem nigdy. Opieka zdrowotna wysokiej jakości musi stać na pierwszym miejscu. To dzięki służbom medycznym i skutecznemu programowi szczepień Polacy znów będą mogli poczuć się bezpiecznie. Zdrowie to pierwszy filar Polskiego Ładu. To nasz plan na dobrą przyszłość. Wszyscy mamy nadzieję, że wkrótce wrócimy do normalności. Polski Ład. Potrzebujemy nowej nadziei. Choć przystąpiliśmy już do stopniowego uchylania obostrzeń, jasne jest, że pandemia wciąż stanowi duże zagrożenie. Nikt z nas nie może określić, jak długo będziemy z nią walczyć. Ale jedno jest pewne. Potrzebujemy własnej drogi wyjścia z ogólnoświatowego kryzysu. Ta droga musi mieć jasno określony cel. Jest nim, obok walki o zdrowie Polaków, powrót na ścieżkę rozwoju gospodarczego i dalsza budowa polskiego państwa dobrobytu. To kontynuacja wielkiego programu społecznego, który od 2015 roku wdraża Prawo i Sprawiedliwość. To dziesiątki zrealizowanych programów, spełnionych obietnic. I jednym słowem, to godne życie polskich rodzin. Szybki powrót do normalnego życia to marzenie nas wszystkich. Do tego potrzebujemy współpracy, odpowiedzialności, ale przede wszystkim skutecznego działania formacji politycznej, która po prostu realizuje cele, a nie tylko o nich mówi. Rząd Zjednoczonej Prawicy zrealizował swoje obietnice. Tak było z wprowadzeniem 500+, które zmieniło życie wielu polskich rodzin, a także z wyprawką szkolną 300+. Młodzi, którzy nie skończyli 26 lat, nie płacą podatków. Dla osób starszych wprowadziliśmy niższy wiek emerytalny, 13 i 14 emeryturę oraz wiele darmowych leków. Skuteczna walka z mafiami VAT dała dodatkowe środki do budżetu. Realizujemy wielkie inwestycje. Przekop Mierzei Wiślanej, tunel pod Świną, Via Carpatia, Via Baltica i centralny port komunikacyjny. Uruchomiliśmy ważne inwestycje drogowe, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i program 100 obwodnic dla polskich miast. Dzięki programom Czyste Powietrze i Mój Prąd poprawiamy jakość powietrza w skali nieznanej za poprzednich rządów. W czasie zagrożenia COVID szybko zbudowaliśmy sieć szpitali tymczasowych, a także jeden z najlepszych w Europie systemów szczepień. Skuteczna polityka jest możliwa. Pokazujemy to każdego dnia. Dla Was. Polski Ład. Potrzebujemy nowej nadziei. Te zrealizowane obietnice to wiele uśmiechów. Kolejne sukcesy Polaków i rozwój naszej gospodarki. Ale dziś wszyscy potrzebujemy nowej nadziei. O horyzoncie, który dziś rozciąga się przed Polską, opowie twórca naszej wizji, architekt ambitnego programu, który od ponad 5 lat umożliwia społeczny awans milionom polskich rodzin. Proszę Państwa, prezes Prawa i Sprawiedliwości, lider Zjednoczonej Prawicy, pan Jarosław Kaczyński.
Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, przypadł mi dzisiaj zaszczyt przedstawienia wstępu do omówienia programu Polski Ład. Programu obszernego, można powiedzieć wielkiego. Programu, który został sformułowany niedawno i dzisiaj po różnego rodzaju przygodach ma być przedstawiony Polakom. Ktoś zapyta, dlaczego dzisiaj? Dlaczego teraz? Otóż wszystko wskazuje na to, że kończy się pandemia. Oczywiście nie jesteśmy tego pewni. I ciągle musimy zdawać sobie sprawę z tego, że bez dogaszenia pandemii, jeśli będzie się ona dalej szarzyć, od czasu do czasu wybuchać jak ognisko większym ogniem, to wtedy wszystkie plany nie będą miały żadnego sensu. Ale wierzymy w siłę polskiego państwa, w jego sprawność. Wierzymy w rozsądek Polaków. I dlatego przedstawiamy Polski Ład. I trzeba tutaj zadać kolejne pytanie. Dlaczego taka nazwa? Dlaczego Polski Ład, coś nowego? Choć przecież w ciągu ostatnich 5 lat działaliśmy sprawnie, była tutaj mowa, istniała strategia odpowiedzialnego rozwoju i bardzo się sprawdzała. Polska się rozwijała i to na 2 sposoby. Rozwijała się gospodarczo w dobrym tempie, bardzo przyzwoitym tempie i jednocześnie rozwijała się społecznie. Rosły płace, ograniczono nędzę, zmniejszały się dystanse społeczne, uporządkowano także finanse publiczne z bardzo dobrymi efektami. Tych osiągnięć w różnych dziedzinach było naprawdę bardzo wiele. Na czoło trzeba wysunąć to, co jest, można powiedzieć, znakiem firmowym Zjednoczonej Prawicy. Polityka społeczna. Czy wobec tego chcemy z tego rezygnować? Chcemy od tego odchodzić? Nie, szanowni państwo. Polski Ład jest z 2 powodów. Po pierwsze, dlatego, że Polacy są głęboko przekonani i słusznie przekonani, że należy im się taki poziom życia. Można nawet powiedzieć szerzej. Takie życie jak w krajach na zachód, a po części także na południe od naszych granic. I my chcemy te aspiracje, te słuszne aspiracje zaspokoić. I w tej chwili jest szansa. Ta szansa jest w tym wszystkim, co wykazaliśmy w tych trudnych czasach, czasach COVID-u. Co wykazaliśmy poprzez obronę gospodarki. Skuteczną obronę gospodarki, obronę miejsc pracy, co pokazaliśmy w rokowaniach w Unii Europejskiej, te 770 miliardów złotych. To naprawdę jest szansa. Szansa tego, by te polskie aspiracje zostały załatwione w ciągu tego dziesięciolecia, lat 20. albo przynajmniej na początku kolejnego dziesięciolecia. Nie możemy tego zmarnować. Ale jest i druga przyczyna. Ten Polski Ład jest oparty o polskie wartości. Myśmy zawsze prowadzili naszą politykę właśnie w oparciu o nie. Polska oparta o tradycję, o solidarność, Polska sprawiedliwa, Polska równych szans, niezależnie od tego, kto gdzie się urodził. I to zarówno w wymiarze społecznym, jak i terytorialnym, to był nasz cel. I to jest polski cel, bo to jest głęboko osadzone w naszej kulturze, w naszej tradycji, w naszym myśleniu. I stąd z tych 2 powodów ta nazwa.
powiadam, Polski Ład. Polski Ład, który ma zrealizować polskie aspiracje, a może nawet jeszcze coś więcej, jeszcze coś trudniejszego, polskie marzenia. Ale to, co powiedziałem, może już uchodzić za ten wstęp, o którym mówiłem na początku. Ale chciałem go, choćby tylko pokrótce, bo przecież po mnie będzie przemawiała pani marszałek, pan premier Morawiecki, pan premier Gowin, pan minister Ziobro. Krótko mówiąc, będziemy to wszystko, co ja tutaj powiedziałem, uzupełniać. To można powiedzieć, będzie wspólne wystąpienie. Ale o kilku sprawach, powtarzam, pokrótce chcę wspomnieć. Żeby, można powiedzieć, zweryfikowałem to, co zostało już przeze mnie powiedziane, jeżeli chodzi o kontynuację naszej drogi. Kontynuację drogi Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy. To jest przede wszystkim sprawa opieki zdrowotnej. W każdym badaniu jest dzisiaj przez Polaków stawiana na pierwszym miejscu. To jest sprawa zwykle stawiana na drugim miejscu, to znaczy sprawa pracy i płacy. To jest sprawa często na trzecim miejscu, a bywa, że wyżej, sprawa mieszkań. Wreszcie wielka sprawa polskiej wsi. I kwestia, to już ta ostatnia, tożsamości. Zacznę od pierwszej. Co ma się zdarzyć w polskiej służbie zdrowia? Na służbę zdrowia pieniędzy jest zawsze za mało. Myśmy w ciągu tych lat, które za nami, wydatki bardzo zwiększyli. Bardzo szybko zostały zwiększone także wydatki w trakcie kryzysu covidowego, w trakcie pandemii. Ale to ciągle za mało. Chcemy więcej. Chcemy już w 2023 roku osiągnąć 6% PKB. To będzie na pewno przeszło 150, a może nawet przeszło 160 miliardów złotych. Chcemy w 2027 roku osiągnąć 7%. To już będzie pewnie, jeżeli wszystko będzie szło zgodnie z planem, około 200 miliardów. A więc potężna suma. Na co to będzie szło? Co chcemy dzięki temu zyskać? A więc przede wszystkim musimy mieć więcej niż dzisiaj lekarzy. Musimy ich kształcić, musimy ich ściągać z zewnątrz. To dotyczy także pielęgniarek, a być może także innych pracowników służby zdrowia. Musimy też przeprowadzić wielkie procesy inwestycyjne i procesy naprawy i mieć instrumenty do tego, by można było to uczynić. A więc Fundusz Modernizacji Szpitali, Fundusz Medyczny i Agencja Rozwoju Szpitali. To będą właśnie te nowe instytucje, które mają przeprowadzać modernizację, przeprowadzać badania, koncentrują się szczególnie na onkologii, które mają także, mówię o tej ostatniej instytucji, porządkować sprawy w szpitalach, bo nie zawsze się tam dobrze dzieje, przeprowadzać odpowiednie restrukturyzacje, jeśli będą potrzebne. I to jest jakby pierwsza sprawa. Można chyba powiedzieć najważniejsza. Są kolejne. Jest sprawa jakości świadczeń. Będzie ustawa o tej jakości, będzie możliwość kontroli, będzie fundusz odszkodowawczy dla tych, którzy padli ofiarą różnego rodzaju lekarskich błędów. To dzisiaj naprawdę duży problem. Będą dyżury, 24-godzinne dyżury w każdym powiecie, które będą udzielały pierwszej pomocy. Będzie reorganizacja służby zdrowia tak, żeby działała w tych nagłych wypadkach na trzech poziomach.
najpierw teleporada, później bezpośrednia interwencja lekarza albo wizyta u lekarza, a następnie, jeśli jest taka potrzeba, albo jeżeli od razu mamy do czynienia z bardzo trudną sytuacją, karetka pogotowia i odpowiedni oddział w szpitalu. Dzisiaj z tym są często kłopoty. Będzie także mechanizm koordynacji leczenia najcięższych chorób, a więc sieć onkologiczna, która jeżeli chodzi o pilotaż już ruszyła z dobrym wynikiem, podobna sieć kardiologiczna. To chodzi o to, żeby leczyć w sposób skoordynowany, sprawny, żeby była pełna wiedza o tym, co się dzieje. I wreszcie ośrodek obsługi pacjentów. Kto będzie chciał, będzie mógł tam przekazać swoje medyczne dane, ale oczywiście bez żadnego przymusu. Ale każdy będzie mógł skorzystać albo z internetu, albo z infolinii, żeby zapisać się do lekarza, żeby sprawdzić, jaka jest jego sytuacja. Będą przesyłane nawet SMS-y przypominające o wizytach. Krótko mówiąc, cały ten mechanizm, a przecież mówię tylko o części spraw, ma być bardzo, ale to bardzo usprawniony. Sprawa pracy i płac. Najpierw powiem o pracy. My mamy niskie bezrobocie. To też jeden z naszych sukcesów, wielkich sukcesów. Ale nasze przedsięwzięcia w ramach tego programu dadzą co najmniej w tym pierwszym rzucie, bez dalszych efektów, 500 tysięcy miejsc pracy. Ale jest także bardzo ważna dla wielu milionów ludzi sprawa płac, a także emerytur. I tutaj chciałem powiedzieć, że z jednej strony likwidujemy szkodliwy, niesprawiedliwy i niespotykany właściwie na świecie degresywny system podatkowy, a z drugiej strony podnosimy sumę wolną od podatku do 30 tysięcy złotych, czyli 65% emerytur, a także najniższa płaca będzie bez podatku. Gdzieś do 5 tysięcy różnica będzie odczuwalna. Ale ci, którzy zarabiają do 10 czy nawet 10,5 tysiąca miesięcznie, czyli 126 tysięcy rocznie, też będą mieli niewielką, ale jednak dopłatę. Tak to można określić. To znaczy zmniejszenie podatku. Później będzie już inaczej, ale to jest właśnie sprawiedliwe. Drugi mechanizm obniżenia podatków to podwyższenie drugiej stawki podatkowej. W tej chwili to jest 85 tysięcy złotych rocznie. Będzie 120 tysięcy. To jest pierwsza podwyżka od 12 lat. Czyli nie zapominamy także o tych lepiej zarabiających. I to jest też ogromnie ważne. Ale będą inne zmiany. Przede wszystkim nastawione na pracę zdalną, to uregulujemy, na sytuację młodych rodziców, różnego rodzaju elastyczne formy pracy. Będziemy też dążyć do tego, żeby zostały zniesione umowy śmieciowe. Od razu będą oskładkowane, ale dążymy do tego, by w krótkim czasie powstał jeden mechanizm, jeden model kontraktu pracy. Czyli krótko mówiąc, duże zmiany, a w kieszeniach przynajmniej kilkunastu miliardów ludzi znajdzie się 18 miliardów dodatkowych złotych. To jest różnica. To jest różnica także dla tych, którzy muszą żyć ze skromnych ciągle emerytur. Już żeśmy emerytom pomogli. Będziemy w ten sposób, a być może z czasem także na inne sposoby, pomagać dalej. Teraz kwestia mieszkaniowa. Tutaj, szanowni państwo, mamy do czynienia z różnego rodzaju barierami.
Ilość wybudowanych mieszkań rośnie. Za naszych czasów zwiększyła się około 50%. Może troszeczkę mniej, ale w każdym razie blisko 50%. Jeżeli porównać ostatni rok z tym, co działo się przed 6 czy 7 laty. Ale to zdecydowanie za mało. Musimy tutaj uruchomić szereg instytucji, o tym będzie mówił pan premier Morawiecki, pan premier Gowin. Ja powiem tylko jedno. Jeśli chodzi o tą wielką przeszkodę w zaciąganiu kredytów mieszkaniowych przez młodych ludzi, mówię to o wieku od 20 do 40 lat, to będzie możliwość uzyskania gwarancji bankowej na 100 tysięcy złotych. Czyli ten problem zostanie albo zniesiony w ogóle, albo jeżeli ktoś chce wziąć jakiś większy kredyt, przynajmniej radykalnie ograniczony. To naprawdę duże pchnięcie do przodu. A dla tych, którzy wezmą kredyt, kupią mieszkanie i będą mieli dzieci, od drugiego dziecka będzie spłacenie 20 tysięcy kredytu przez państwo, trzecie to 60 tysięcy, kolejne do szóstego po 20 tysięcy, razem do 160 tysięcy złotych. To też pomoc i to też jednocześnie kwestia polityki propopulacyjnej. I wreszcie jeszcze sprawa ważna i w miastach, i w tych małych ośrodkach miejskich i wreszcie na wsi. To jest sprawa możliwości budowy bez pozwolenia, bez księgi, bez kierownika budowy, tylko na zawiadomienie. No i oczywiście trzeba mieć grunt domków do 70 metrów kwadratowych. Płaskim dachem, ale jednak pewnym poddaszem po części do wykorzystania. To może być razem, jeżeli chodzi o powierzchnię mieszkalną, około 90 metrów. A więc tyle, ile w tej chwili wynosi przeciętna w budownictwie mieszkaniowym. Przeciętna budowanego mieszkania. Całkiem solidnie. I to będzie naprawdę coś, co szczególnie na wsi, gdzie często buduje się tak zwanym systemem gospodarczym, pozwoli na osiągnięcie sytuacji, w której się ma własny dom i to całkiem przyzwoity za sumę stosunkowo niewielką. Być może nawet nie większą niż 100 tysięcy złotych. Są tacy, którzy mówią, że nawet mniej. To będzie naprawdę bardzo, bardzo ważna zmiana. Ale do tego, to już wspomniałem o tym, dochodzą różne nowe instytucje, które też w czasie dzisiejszego spotkania będą opisane. Wreszcie polska wieś. Ja kiedyś, dobrych kilka lat temu, mówiłem, wieś w Małopolsce, że jestem dumny z tego, że Prawo i Sprawiedliwość reprezentuje polską wieś. I powtarzam te słowa dzisiaj. Tak, jestem z tego dumny. Jestem dumny z tego, że Prawo i Sprawiedliwość reprezentuje polską wieś i wielką część polskich miast. Że reprezentujemy różne grupy społeczne. Ci, którzy próbują się od wsi odcinać, którzy próbują wieś lekceważyć, są śmieszni i niemądrzy. Ogromna większość Polaków, nawet tych, którzy już od pokoleń mieszkają w miastach, w tych wielkich miastach, wywodzi się ze wsi. Taka jest Polska. I każdy polski patriota musi to wiedzieć. My polską wieś szanujemy i wiemy, że osiągnięcie równości, jeżeli chodzi o poziom życia i poziom szans, to jeszcze cel nieosiągnięty. A to jest nasz cel. Mówiliśmy o tym wielokrotnie. I będziemy
w tym kierunku iść. Służyć temu będą najróżniejsze przedsięwzięcia. Będzie ich naprawdę wiele. Ja na pierwszym planie postawiłbym ustawę o rodzinnym gospodarstwie rolnym. Nową definicję, załatwienie różnych spraw spadkowych i możliwość przekazania gospodarstwa bez zrzekania się go, bez zbywania go. To dzisiaj często bardzo poważna bariera dla ludzi już zmęczonych, którzy mają następców, czy to naturalnych, czy też innych. I to naprawdę bardzo, bardzo ważne. Chcemy też po jakimś czasie, bo to jest duża praca, kodeks, opracować kodeks rolny. Ale są inne przedsięwzięcia, jak sądzę, istotne. Zacznę od takiego drobnego. Zwrot za akcyzę od hektara będzie o 10% podwyższony. Niby 10 zł, bo w tej chwili to jest 100 zł, ale jednak też się liczy. Ale przede wszystkim uprościmy w radykalny sposób wszelkiego rodzaju procedury, wszelkiego rodzaju biurokrację, która jest związana z prowadzeniem produkcji rolnej, począwszy od rejestracji maszyn, a skończywszy na dopłatach, wnioskach o dopłaty i podatkach. Zrobimy to w ogromnej mierze przez cyfryzację. To bardzo poważna część naszego programu w ogóle, ale ta cyfryzacja ma mieć miejsce także i na wsi. Każdy urząd gminny, który będzie chciał się scyfryzować, zostanie scyfryzowany. I to naprawdę bardzo ułatwi wykonywanie tych zadań, które wiążą się z prowadzeniem gospodarki rolnej. To jest kwestia dzisiaj naprawdę istotna. I takich działań zmierzających do tego, by polskim rolnikom działo się lepiej, jest więcej. Spółki energetyczne dla rolników, spółdzielnie z możliwością stosowania instrumentów finansowych, które zapewniają możliwość inwestycji. To też posunięcia właśnie z tej dziedziny. To razem z innymi kwestiami, które już dotyczą nie tylko rolnictwa, ale całej wsi, będzie naprawdę wieści, małe miasta szybko zmieniały. Ja oczywiście wszystkich tych posunięć nie jestem w stanie wymienić. Powiem tak, połączenia kolejowe między małymi miastami, ale to oznacza także z wsiami, tym bardziej, że będzie takie przedsięwzięcie jak łączenie przy pomocy jednego biletu możliwości dojechania do jakiejś stacji w małym miasteczku i stamtąd już autobusem na wieś. To gazyfikacja, wodociągi i kanalizacja dla bardzo wielu polskich wsi. To gazyfikacja, która tam, gdzie sieć gazowa jeszcze nie dojdzie, będzie polegała na tworzeniu takich kolektorów, gdzie będzie gromadzony gaz dla, dajmy na to, 200 gospodarstw. Czyli z punktu widzenia domowego to będzie wyglądało tak, jakby rurociąg był. A z czasem dociągniemy te rurociągi wszędzie, gdzie trzeba. To samo dotyczy oczywiście wodociągów. No i może nieco trudniejsza sytuacja w takich bardzo rozrzedzonych, jeżeli chodzi o osadnictwo, terenach jest z kanalizacją. Ale i w tym kierunku będziemy iść. To są, szanowni państwo, bardzo liczne inwestycje typu kulturalnego, sportowego, 4000 świetlic, między innymi boiska, 100 basenów i 300 boisk w tych gminach, gdzie ich dotąd nie ma. Ale cały ten plan dotyczący nie tylko
terenów wiejskich i małomiasteczkowych to 3600 boisk, które będą poddane renowacji, rewitalizacji. To już niezależnie od tego plany rewitalizacyjne i wsparcie inwestycyjne dla każdej gminy, to naprawdę bardzo, bardzo wiele przedsięwzięć, które życie na wsi będą zmieniały. Bo do tego przecież dochodzą jeszcze drogi, do tego dochodzą także wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia społeczne, jak budowa domów opieki i takich stałych i częściowych różnych ośrodków dla ludzi starszych. Krótko mówiąc, będziemy mieli w ciągu tego dziesięciolecia inną wieś, inne małe miasteczka niż były dotąd. Ale jest zawsze, i to wielu ludzi stawia, kwestia tożsamości. Kwestia tego, co jest związane z trwaniem i rozwojem polskiej kultury, z tym wszystkim, co tej kulturze służy. Przy tym przez kulturę rozumiem tutaj nie tylko twórczość, ale także i inne elementy, które na kulturę się składają. W tym także przedsięwzięcia w sferze oświaty. Otóż chcemy tą naszą tożsamość umacniać i umacniać polską kulturę. Może zacznę od tego, że powstanie ustawa, która będzie zapewniała status artysty zawodowego dziesiątkom tysięcy, bo to jest łącznie grupa licząca około 60 tysięcy tych artystów, którzy mają dzisiaj bardzo trudną sytuację. Często brak uprawnień emerytalnych, brak składek, brak jakichkolwiek dochodów. Chcemy, by to się zmieniło, by możliwość twórczości się rozszerzyła, by zmieniła się także społeczna pozycja tych ludzi. Chcemy, krótko mówiąc, ich wesprzeć. Chcemy, szanowni państwo, rozbudowywać polskie muzea. W tej chwili jest w realizacji albo takich już zaawansowanych bardziej planach około 100. Ale to ciągle bardzo daleko od przeciętnych zachodniej Europy. I będziemy tą drogą szli. Będziemy odbudowywali zabytki, zamki, Pałac Saski. Będziemy budowali nowe teatry, choćby nowe pomieszczenia, nowy gmach dla Opery Królewskiej. Będziemy, szanowni państwo, wprowadzali w szkołach, w szczególności średnich, naukę historii i to można powiedzieć dwoma ścieżkami, dwoma nurtami. To znaczy historię powszechną i historię Polski. Dla każdego z tych nurtów będzie przeznaczone 2-3, może nawet więcej godzin w ciągu tygodnia zajęć. Krótko mówiąc, ogromna zmiana. Będziemy wprowadzali programy, które pozwolą młodzieży szkolnej zapoznawać się z Polską i lokalnie. To będzie jakby jeden program i w skali ogólnopolskiej. To chodzi o to, by młodzi ludzie Polskę poznawali. Co za tym idzie, poznawali także jej historię, jej kulturę, by się z nią wiązali. Dzisiaj bywa z tym różnie. Musimy to zmienić. I można to zmienić. Polska musi być Polską. Polska musi być krajem głęboko osadzonym w naszej tradycji, krajem dumnym, krajem, który idzie do przodu, chce w tej chwili dokonać tego skoku, ale jeśli patrzy dalej w lata 30.,
to chce dalej iść do przodu. Jeszcze dalej, jeszcze wyżej. Ciągle w górę. Szanowni Państwo, warto być Polakiem. Warto spełniać polskie aspiracje, a nawet, jak już mówiłem, co trudniejsze, polskie marzenia. I dlatego Polski Ład. I dlatego nowa wielka ofensywa. Ofensywa dla Polski. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Jak wszyscy słyszeliśmy, Polski Ład to więcej niż program społeczno-gospodarczej odnowy. To wizja rozwoju Polski, której fundamentem są wartości bliskie sercom Polaków. Rodzina, zdrowie, bezpieczeństwo i praca. Ostatecznie chodzi o to, żeby polskim rodzinom żyło się coraz lepiej, a polscy przedsiębiorcy i pracownicy byli coraz bogatsi. W ten sposób wreszcie zmniejszymy dystans, jaki dzieli nas od najbogatszych państw Europy Zachodniej. Wiemy, że takie są właśnie aspiracje Polaków. W ten wyścig możemy się włączyć dlatego, że fundamenty naszej gospodarki zostały osłonięte w ramach rządowego pakietu tarcz antykryzysowych i tarczy finansowej. Do polskich firm trafiło już ponad 200 miliardów złotych. Pozwoliło to uratować ponad 5 milionów osób przed bezrobociem. Dziś poziom bezrobocia w Polsce jest najniższy w Unii Europejskiej. To gigantyczne wsparcie ze strony państwa trafiało do konkretnych ludzi i konkretnych firm. Jak choćby do jednej z firm z Białegostoku. Przekonajcie się państwo sami. Było to dla mnie jedno z trudniejszych doświadczeń w moim życiu zawodowym. Niepewność jutra, ogromny stres, problemy z dostawcami, obawa miejsca pracy. Bez tarczy rządowej nie wiem, czy byśmy sobie poradzili. Należy patrzeć w przyszłość. Potrzebujemy nowej nadziei. Koronawirus uderzył w światową gospodarkę z siłą huraganu. Wiele krajów dotknęła głęboka recesja, a odrabianie strat może potrwać całe dekady. Dzięki błyskawicznym decyzjom rządu Polska uniknęła najgorszego scenariusza. Ponad 200 miliardów złotych z tarcz antykryzysowych uratowało kluczowe branże gospodarki i ochroniło ponad 6,5 miliona miejsc pracy. Dziś Polska ma najniższy wskaźnik bezrobocia w Unii Europejskiej, a nasza produkcja przemysłowa wciąż rośnie. To najlepszy moment, aby uruchomić Polski Ład. Potrzebujemy nowej nadziei. Taka przez ostatni rok była rzeczywistość tysięcy firm w Polsce. Zarówno tych małych, średnich, jak i największych. Jedno jest pewne. Nie pokonamy dzisiejszego kryzysu, jeżeli nie będziemy wiedzieli, w którym kierunku zmierzamy. Awans polskich rodzin. Powrót na ścieżkę rozwoju, który był chwalony w całej Europie w latach 2016-2019. Także nowy, lepszy standard życia to dziś marzenia milionów Polaków. Ale jak sprawić, aby w najbliższych latach Polska wreszcie dogoniła kraje Europy Zachodniej? 770 miliardów złotych. Tyle środków wesprze naszą gospodarkę dzięki dobrym negocjacjom w Europie. Jednak to nie jest nasze ostatnie słowo. O tym opowie drugi z architektów Polskiego Ładu. Szanowni Państwo, powitajmy premiera Mateusza Morawieckiego. Szanowni Państwo, drodzy rodacy, dzisiaj jest ten pierwszy dzień, kiedy od wielu miesięcy po raz pierwszy możemy zasiąść w ogródku, w kawiarni, wypić kawę. Za tydzień będziemy mogli pójść po raz pierwszy od wielu miesięcy do teatru, do kina.
A więc jest ostrożna nadzieja i ta nadzieja rośnie. Nadzieja na powrót do normalności. Ale rytm życia, rytm dni w ostatnich wielu miesiącach, w ostatnich 14 miesiącach naznaczony był przez strach i niepewność. Codziennie publikacje, codziennie raporty, ile zakażeń i bardzo wielu z nas, bardzo wiele polskich rodzin doświadczyło bardzo ciężkich chwil, a czasami nawet najcięższych. I dlatego dzisiaj, choć maj zwiastuje optymizm, lepszy czas, zwiastuje nadzieję, to chciałbym zacząć od najszczerszych, najgłębszych wyrazów współczucia i bólu dla tych i wobec tych, którzy doświadczyli największej straty, odejścia najbliższych. Pandemia COVID-19 to wielka lekcja pokory. Lekcja pokory dla całego świata. Dla mnie na pewno pandemia jest taką lekcją pokory, bo żyjemy w świecie, który bardzo mocno jest zalgorytmizowany, scyfryzowany. Rządzą różnego rodzaju technologie, a supermaszyny wydaje się, że kontrolują bardzo wiele, ale ten świat właśnie przegrał wielką bitwę z mikroskopijnym wirusem. I właśnie wobec tego wirusa pokazał swoją kruchość i swoją nietrwałość. A powrót do świata normalności nie odbędzie się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Do tego powrotu potrzebny jest plan. Potrzebny jest dobry plan, dobra strategia i zdolność do jej realizacji. Zdolność do jej realizacji, a także wiarygodność w tej realizacji. Bo zasadniczym celem tego naszego planu, Polskiego Ładu, jest to, abyśmy wrócili na szybką ścieżkę odbudowy. Żebyśmy wrócili na szybką ścieżkę odbudowy, ale jednocześnie jest to niezwykle ważne, żebyśmy wytyczyli nową drogę. Jaką drogę? Jaka ma być ta droga? To droga nowoczesności, ale opartej o naszą tradycję. To droga kontynuacji naszych wielkich programów społecznych i propozycji nowych, nowej przebudowy, bardziej sprawiedliwej przebudowy programów społecznych, systemu podatkowego, systemu gospodarczego. To budowa lepszego ładu w nowych okolicznościach. Jakie są te okoliczności? Trzeba pokrótce powiedzieć, że świat po COVID-19 rzeczywiście wygląda jak przewrócony do góry nogami. Ale choć pozrywane zostały łańcuchy dostaw, łańcuchy wartości, łańcuchy produkcji, to Polska, i jestem z tego bardzo dumny, coraz lepiej odnajduje się w tym globalnym świecie wśród wielu wyzwań. Polska odnosi i odnotowuje rekordy, jak chociażby marcowy rekord wszechczasów w eksporcie, jak rekord produkcji przemysłowej, i ten parametr to kryterium, które cieszy mnie najbardziej. Polska ma najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej. Stworzyliśmy jako właściwie jedyny z większych krajów unijnych nowe miejsca pracy, również w pandemii. To było pierwsze i podstawowe zadanie naszej polityki gospodarczej w czasie pandemii. Naszych tarcz finansowych, tarcz obrony miejsc pracy. I to się udało. I dziś, szanowni państwo, po z górą 300 latach, kiedy to inni decydowali o naszym losie, my możemy sami zadecydować o naszym przeznaczeniu, sami zadecydować o drodze, którą wybierzemy. I Polski Ład jest właśnie taką propozycją. Jest propozycją nowych rozwiązań, bardziej sprawiedliwych rozwiązań,
a jednocześnie takich, które przyniosą ogromny impuls rozwoju. Rozwoju, który będzie tworzył nowe miejsca pracy, wysokopłatne miejsca pracy. To jest cel Polskiego Ładu. I dlatego dzisiaj, w tym momencie, chcę przywołać na początek tych 5 podstawowych filarów Polskiego Ładu, a później rozwinę je, powiem o nich więcej. Pierwszy filar Polskiego Ładu to służba zdrowia. I tutaj oprzemy się na nowych źródłach finansowania z nowej składki, która wpłynie, czy z składki liniowej, bez możliwości jej odpisania od podatku, która wpłynie do Narodowego Funduszu Zdrowia wyłącznie po to, żeby poprawiać jakość służby zdrowia. Filar drugi to bardziej sprawiedliwy system podatkowy, gdzie 18 milionów ludzi skorzysta na tym systemie i będzie mogło jeszcze bardziej opierać swoje pragnienia, swoje marzenia o lepszą pracę, o wyższe zarobki. Punkt trzeci, filar trzeci to emerytura do 2500 zł bez podatku. Lepsze życie dla naszych seniorów. Punkt czwarty, bardzo ważny, to tematyka mieszkaniowa. To bolączka, z którą nie poradziły sobie rządy do tej pory i którą my będziemy mieli odwagę w bardzo śmiały sposób zaadresować. I wreszcie punkt piąty to wielki program inwestycyjny. Szanowni Państwo, drodzy rodacy, jesteśmy w przededniu realizacji Polskiego Ładu. I mam świadomość, jak trudne są okoliczności. Mam świadomość głębokich podziałów na scenie politycznej, głębokich podziałów w społeczeństwie. Ale nie czas dzisiaj, żeby rozpatrywać przyczyny tych podziałów. Dzisiaj czas, żeby zaprosić wszystkich do tego optymistycznego, pozytywnego planu dla Polski, do Polskiego Ładu, do tworzenia nowych rozwiązań, dzięki którym Polska z całą pewnością będzie lepszym miejscem do życia. Bo po raz pierwszy, właściwie można powiedzieć od setek lat, mamy tę szansę, na którą czekały pokolenia Polaków, żeby średnia polska rodzina, przeciętna polska rodzina o przeciętnych zarobkach żyła za kilkanaście lat na poziomie państw bogatych Europy Zachodniej, Europy Południowej. Ten cel jest dzisiaj w zasięgu ręki. Mądra realizacja strategii uwzględniająca elementy systemu finansowego, gospodarczego, inwestycyjnego, biznesowego, fiskalnego, monetarnego będzie w stanie nas do tego celu doprowadzić. A więc zaczynam od pierwszego filaru. To służba zdrowia. Tutaj w starciu z COVID-19 służba zdrowia właściwie wszystkich państw świata miała potężne problemy. Okazała się wielką piętą achillesową, wielkim problemem. My potrafiliśmy przeznaczyć z górą 40 miliardów więcej, ponad 100 miliardów złotych i blisko 40% wzrost w ciągu 5 lat środków na służbę zdrowia. To bezprecedensowy wzrost, również w proporcji do PKB, do poziomu 5,30 mniej więcej w tym roku, to bardzo mocny impuls wzrostu. Ale to nie wszystko. Nasze podstawowe zobowiązanie to w ciągu 6 lat podnieść wydatki na zdrowie Polaków do poziomu 7% polskiego produktu krajowego brutto Polski, a już w ciągu najbliższych 2 lat osiągnąć pułap 6%, a więc przed czasem, wcześniej niż ten, który zakładaliśmy. Dzięki temu chcemy sfinansować i Fundusz Modernizacji Szpitali, i wysokospecjalistyczne przychodnie, i szpitale, właściwie wszystkie szpitale powiatowe, a także przychodnie, gdzie na co dzień stykają się pacjenci, stykają się obywatele ze służbą zdrowia. Po drugie, znosimy limity do specjalistów.
po to, żeby kolejki skrócić. To będzie jeden z podstawowych naszych celów. Po trzecie, wiążemy duże nadzieje z dalszą elektronizacją. Będzie to jednocześnie system mierzenia jakości w służbie zdrowia. Tak ważne, bo najważniejszy jest przecież pacjent i jego bliscy. I to oni muszą wiedzieć, że służba zdrowia państwa polskiego robi wszystko, żeby ich ratować, ratować ich życie, ratować ich zdrowie. Także w wielu obszarach służby zdrowia będziemy poprawiali to, co się da. Będziemy prowadzili taką politykę, żeby jak najlepiej zmotywowani lekarze, pielęgniarki, ale też salowe, noszowi, ratownicy medyczni, diagności, laboranci, wszyscy pracownicy służby zdrowia służyli jak najlepiej swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, swoim sercem, służyli nam, wszystkim Polakom. Drodzy rodacy, kryzys, który jest zmarnowany, można powiedzieć, jest rzeczywiście prawdziwą katastrofą, ale kryzys, z którego wyciągamy właściwe wnioski, jest akceleratorem zmiany, jest akceleratorem dobrej zmiany w kierunku podniesienia jakości służby zdrowia. I właśnie w służbie zdrowia będziemy robili wszystko, żeby jej dostępność, jej nowoczesność była w zauważalny sposób inna, lepsza, już za rok, za dwa i w najbliższych latach. Drugi fundament naszego Polskiego Ładu to sprawiedliwy system podatkowy. Sprawiedliwy system podatkowy, który powoduje, że chce się pracować jak największej liczbie ludzi, pracowników. To była rewolucja, którą już rozpoczęliśmy. Warto o tym powiedzieć. Chcieliśmy sprawić, żeby praca opłacała się jak najbardziej. I udało się to. Osiągnęliśmy najwyższy pułap zatrudnienia w historii wielu ostatnich lat. Jednocześnie też ten podstawowy wskaźnik porównawczy do innych krajów, taki optymistyczny, na 37 krajów OECD polski wzrost płac, wzrost wynagrodzeń na poziomie 32% był najwyższy wśród wszystkich tych krajów. To jest nasza polityka społeczno-gospodarcza w pigułce. Ludzie muszą więcej zarabiać poprzez swoją kwalifikację, pracę, ciężką pracę przecież i podnoszenie produktywności. To jest to pozytywne sprzężenie zwrotne w całej gospodarce i do tego doprowadziliśmy poprzez szereg działań, które sprawiły, że te wynagrodzenia Polaków wśród tych 37 krajów OECD wzrosły najszybciej. To wynagrodzenia brutto, a jeśli jeszcze weźmiemy pod uwagę naszą reformę, tę sprzed 2 lat, kiedy obniżyliśmy podatki z 18 na 17%, podnieśliśmy koszty uzyskania przychodu, a do zera obniżyliśmy podatek PIT dla młodych ludzi do 26 roku życia. Obniżyliśmy też CIT dla małych i średnich firm z 19 na 9. A dla innowacyjnych firm mamy najniższy podatek w Europie. Kiedy to wszystko razem do siebie dodamy, to widzimy, że ten postulat bierzemy na serio. Że to jest nasza nadzieja na szybki rozwój w przyszłości, ale też nasza obietnica. Nasza obietnica i nasze zobowiązanie wobec Polaków. I dlatego dziś nie zasypiamy gruszek w popiele. Idziemy dalej z tą rewolucją podatkową, pozytywną rewolucją podatkową, o której powiedział pan prezes Jarosław Kaczyński. Wdrażamy rozwiązanie, które postawi nas i to w wartościach bezwzględnych, powyżej niektórych bardzo bogatych krajów Zachodu. To kwota wolna od podatku w wysokości 30 tysięcy złotych. Tu już w wartościach nawet bezwzględnych, liczonych w euro, a nie tylko w proporcji do siły nabywczej i do średnich zarobków, ta kwota będzie wyższa niż kwota wolna od podatku we Francji, w Hiszpanii czy Włoszech. Będzie podobna do kwoty wolnej od podatku obowiązującej w Danii. To prawdziwa rewolucja podatkowa dla 18 milionów Polaków. To
spowoduje, że dla osoby, która dzisiaj zarabia na poziomie wynagrodzenia minimalnego, 1650 zł netto zostanie w portfelu takiej osoby. A takich osób cały czas jest wiele, jest za wiele, bo chcemy, żeby jak najwięcej osób zarabiało więcej, bliżej średniej krajowej, powyżej średniej krajowej, wokół średniej krajowej. I również te osoby, które dziś zarabiają na poziomie średniej krajowej, będą beneficjentami tej zmiany systemu w kierunku systemu prawdziwie progresywnego, rzeczywiście progresywnego. Drugi element naszej rekonstrukcji to wzmocnienie budowy klasy średniej. Bo o ile pierwszy ma na celu wypchnięcie jak największej liczby ludzi w kierunku klasy średniej, o tyle ten drugi ma wzmocnić budowę klasy średniej, a to podniesienie progu, tego progu podatkowego, który nie był podnoszony od 12 lat z 85 tysięcy złotych do 120 tysięcy złotych. Ale także jesteśmy świadomi tego, że część klasy średniej dziś zarabiających między 6 a 10 tysięcy złotych to też osoby, które chcemy, żeby na tej reformie nie tylko nie straciły, ale troszeczkę w niektórych przypadkach, bo niestety nasz system poprzez wielokrotne jego poprawianie przez ostatnie 30 lat przypomina dość skomplikowaną układankę, żeby te osoby też trochę skorzystały. Zarabiające do 10 tysięcy złotych, brutto. To jest program budowy klasy średniej. Klasy średniej dla wszystkich, a nie dla nielicznych. Klasy średniej, która ma być klasą średnią polskich rodzin. To jest program wzmocnienia polskich rodzin. Rodziny są w sercu programu Prawa i Sprawiedliwości, programu Zjednoczonej Prawicy. I aby dać temu jeszcze większy wyraz wsparcia, żeby nadać temu nowy impuls, to w tym momencie chcę też powiedzieć o naszych działaniach prodemograficznych. Tych, które mają wzmocnić liczebnie naród polski. Tutaj zdecydowaliśmy się za radą wszystkich specjalistów, ekspertów od demografii, od polityki pronatalnej, aby wesprzeć rodziców w tym pierwszym okresie po urodzeniu dziecka. Pierwsze 3 lata to taki okres, w którym ci rodzice, zwykle młodsi z natury rzeczy, potrzebują jak najwięcej wsparcia. Wsparcia w obszarze mieszkania, w obszarze pracy, ale też wsparcia finansowego. I dlatego oprócz 500+ i 300+ dodajemy kolejny komponent w naszej polityce, komponent koncentrujący się na małych dzieciach. To rodzinny kapitał opiekuńczy. To 12 tysięcy złotych dla każdej rodziny na drugie, trzecie i kolejne dzieci pomiędzy, do wykorzystania elastycznego pomiędzy 12 a 36 miesiącem życia dziecka. Do elastycznego wykorzystania, bo wierzymy, że to rodzice najlepiej wiedzą, czy wykorzystać te środki na żłobek, na zatrudnienie niani albo na jakiś inny bardzo ważny cel, który pomoże zbudować większą rodzinę. Pomoże w ten sposób zbudować większą Polskę, bo rodzina jest w sercu naszego programu i to właśnie dla rodzin jest ten problem. To polskie rodziny, mama i tato, dzieci, starsi, rodzeństwo, oni muszą wiedzieć, że nasz program jest dla nich. I właśnie oni to odczują poprzez nasze nowe działania i poprzez zmianę systemu podatkowego. Punkt trzeci to dbałość o lepsze życie naszych seniorów. To emerytura do 2,5 tysięcy złotych bez podatku. To oznacza, że dla 2/3 wszystkich emerytów w kieszeni, w portfelu będzie można pozostawić 2000 zł netto rocznie, a więc sumę, która pomoże w zabezpieczeniu bezpieczeństwa, zdrowia naszym emerytom i choć troszkę poprawi ich los, bo wiemy doskonale, jakie są trudne. Ale prócz tego chcemy, żeby ci emeryci, którzy czują się na siłach, żeby
oni mogli pracować bez podatku. I jeżeli nie będą pobierać emerytury, to będą mogli pracować bez podatku. I dzięki temu będą mogli budować sobie zasadniczo wyższy też kapitał emerytalny. To oznacza, że po kilku latach już ich emerytura będzie znacząco wyższa, w niektórych przypadkach wręcz podwojona niż hipotetycznie byłaby, gdyby ją pobierali od pierwszego roku. To jest zachęta dla tych, którzy mogą i chcą pracować. Praca bez podatku dla emerytów, którzy chcą. Szanowni Państwo, to dla mnie niezwykle ważny punkt, dlatego że nasi seniorzy, nasi emeryci, jak mało kto zasłużyli właśnie na to, żeby skorzystać z owoców wzrostu, skorzystać z potencjału gospodarczego, który odbudowujemy w Polskim Ładzie. I oni mają na tym skorzystać, żeby poprawić sobie swoje bezpieczeństwo, swoją zasobność, chociaż trochę. I dlatego dla nich to właśnie zdecydowaliśmy na taki filar w Polskim Ładzie. Bo mało kto zasłużył na to tak, jak ciężko pracujące nasze mamy i babcie, nasi ojcowie i nasi dziadkowie. Dziękujemy im za ich życie, za ich trud, za ich wychowanie. Punkt czwarty w naszym programie to szeroko zakrojony program mieszkaniowy. I tutaj, szanowni państwo, to bolączka właściwie wszystkich rządów III Rzeczpospolitej. I mogę na początku oczywiście powiedzieć, i trzeba to powiedzieć, że rok 2020 to rok rekordowej liczby oddanych mieszkań do użytku. 220 tysięcy. A pięciolatka Prawa i Sprawiedliwości to prawie 1 000 000 mieszkań oddanych do użytku. Prawie 250 000 więcej niż w pięciolatce naszych poprzedników. Ale mimo to chcę powiedzieć, że to jest program, który chcieliśmy, żeby poszedł jeszcze szybciej. To za mało, to co osiągnęliśmy, to zdecydowanie za mało. I mogę powiedzieć, że ten program, który w pierwszej odsłonie zaproponowaliśmy, nie wyszedł tak, jak byśmy chcieli. I mówię to z otwartą przyłbicą, ponieważ wierzę, że poważna i uczciwa polityka musi polegać na tym, a tylko taka polityka jest warta prowadzenia, żeby nie tylko pokazywać sukcesy, ale też potknięcia. I dlatego przebudowaliśmy nasz program mieszkaniowy i on będzie dzisiaj zupełnie inny. On będzie się składał z kilku nowych komponentów. Drodzy rodacy, dom rodzinny, własny dach nad głową, własne cztery kąty, to nie może być luksus. To ciągle marzenie milionów polskich rodzin. I dlatego zdecydowaliśmy się tutaj na rewolucję wolnościową. Rewolucję wolnościową i rewolucję godnościową jednocześnie. Żeby od czasu Polskiego Ładu, po przygotowaniu przepisów w najbliższych miesiącach, można było bez zezwolenia, tylko na złożone zawiadomienie, na złożone zgłoszenie, budować domy do 70 metrów kwadratowych w podstawie. A więc licząc z częścią użytkowego poddasza i może to być nawet około 90 metrów. Plus do tego taras. Warunki do tego muszą być w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Musi być to ziemia, która temu może służyć. Wtedy tylko wystarczy zgłoszenie, bez zbędnej biurokracji, bez książek budowy, bez kierowników budowy, bez jakiejkolwiek biurokracji. Chcemy w ten sposób promować lokalną przedsiębiorczość, ale także szybkie, modułowe budowanie domów. W tych miejscach, gdzie gminy zwlekają z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, chcemy, drodzy rodacy, wprowadzić po pierwsze zachętę do tego, żeby szybko taki plan uchwalić. I na to są pieniądze w Polskim Ładzie również. Ale także możliwość zgłoszenia warunków zabudowy, zgłoszenia wniosku o wydanie warunków zabudowy w trybie bardzo szybkim, do miesiąca. A więc tam, gdzie jest plan zagospodarowania, w ciągu miesiąca od podjęcia decyzji przez rodzinę pod hasłem budujemy się, można będzie zacząć budowę. A tam, gdzie go nie ma, około 2 miesięcy do rozpoczęcia.
To ma być rewolucja wolnościowa. To nie będzie w smak niektórym deweloperom. Ale my nie jesteśmy po to, żeby zaspokajać deweloperów, tylko potrzeby polskich rodzin. To, czego oni potrzebują. Polski Ład musi się zasadzać na ich potrzebach. I taki właśnie jest, to jest pierwszy ważny punkt naszego filaru, naszego fundamentu mieszkaniowego. Oprócz tego chcemy zaproponować tym, którzy chcą kupić mieszkanie, ale ich na to nie stać. Znamy takich sytuacji dziesiątki, setki. Każdy pewnie znaje ze swojego najbliższego otoczenia, że ktoś ma zdolność kredytową, czyli coś więcej niż zdolność czynszowa. Ma zdolność kredytową, ale nie stać go na wkład własny. Co się wtedy dzieje? Wtedy rozpoczyna się szukanie środków po rodzinie, po przyjaciołach, zaciąganie nowych kredytów, drogich. Nie chcemy tego. Dziś w to miejsce ze swoją pomocą wchodzi państwo polskie. I państwo polskie zagwarantuje wkład własny do wysokości 40% i na dziś mamy już uzgodnione do wysokości 100 tysięcy złotych. I ten wkład własny pozwoli na szybkie podjęcie decyzji o zakupie mieszkania, praktycznie od ręki, jeżeli te mieszkania są na rynku dostępne. Ale to nie wszystko. W obszarze polityki pronatalnej, żeby naród polski rósł w siłę, również liczebnie, chcemy doprowadzić do tego, aby w tych rodzinach, w których pojawi się drugie i kolejne dzieci, żeby tam następowała pewna kwota umorzenia tego kredytu, który został zaciągnięty. I będzie to program, który pozwoli do poziomu 150 tysięcy złotych, co najmniej do poziomu 150 tysięcy złotych, takie umorzenie przeprowadzić, jeżeli ktoś będzie miał drugie, trzecie, czwarte, czy również piąte dziecko. Jeżeli pojawi się drugie lub trzecie dziecko, będzie to odpowiednio mniej. Chcemy, żeby ten program był silnie pronatalny. I taki będzie. Szanowni Państwo, w naszym programie także pamiętamy o tych, którzy mają zdolność czynszową, ale także o programach socjalnych, programach komunalnych, o inicjatywach, o socjalnych inicjatywach mieszkaniowych. Opowie o tym również później pan premier. To jest bardzo ważny element. Wszystkie one muszą składać się na jeden wspólny cel. Budowa jak największej liczby mieszkań. Bo wraz z budową jak największej liczby mieszkań i tych domów będziemy mogli wypracować również presję cenową w dół, żeby nie tylko ceny mieszkań rosły, bo rosną. Chcemy ten rynek do pewnego stopnia uwolnić, odbiurokratyzować, uwolnić poprzez inicjatywę i chcemy wykorzystać do tego tak wszystkie siły i spółdzielcze, i TBS-y, i samorządowe, i siły administracyjne, i siły wolnego rynku, ażeby po prostu jak najwięcej mieszkań, najlepiej żebyśmy zbliżyli się i przekroczyli tę barierę 300 tysięcy za kilka lat, to wtedy ten głód mieszkań, który jest podstawową bolączką Polaków, będzie wreszcie coraz bardziej zaspokojony. Wreszcie za tych kilka, kilkanaście lat, za 10 lat, taki cel postawmy, taki cel stawiam. Niemal każda polska rodzina musi powiedzieć, że ma godziwe lokum, że ma swoje cztery własne kąty. To był nasz czwarty wielki filar Polskiego Ładu. I teraz piąty. Piąty filar to wielki program inwestycyjny. I tu, szanowni państwo, drodzy rodacy, kilka słów wstępu. Otóż my ten program inwestycyjny nadbudowujemy na sile polskich finansów publicznych. Właśnie po to wynegocjowaliśmy najwyższy możliwy budżet i najwyższy w historii polski budżet z Unii Europejskiej. 770 miliardów złotych. To budżet, który będzie pomocny w rozwijaniu wielu celów cywilizacyjnych, podniesieniu w awansie cywilizacyjnym polskich rodzin, państwa polskiego, procesów, które działają w polskim państwie i doprowadzi do
jakościowej zmiany życia i poprawy standardu życia dla polskich rodzin. Niech jego wiarygodność będzie podbudowana tym, że jednocześnie, równolegle do tego, co wynegocjowaliśmy z Unii Europejskiej, tworzymy Fundusz Polskich Inwestycji w wielkości kilkudziesięciu miliardów złotych rocznie. Fundusz, który w Polskim Ładzie, będzie można to bardzo dokładnie przeanalizować, składa się na około 650 miliardów złotych w najbliższych 5-7 latach. A na dobrą sprawę, jak weźmiemy pod uwagę fakt, że w tych 770 miliardach jest wsad Polski, polskiego państwa, polskich samorządów, to właściwie te proporcje wyglądają tak, że większa kwota, i będą wyglądać tak, że większa kwota na inwestycje w awans polskich rodzin będzie ze źródeł krajowych niż ze źródeł europejskich. Ale te ze źródeł europejskich są także bardzo potrzebne, bo to one doprowadzą do zasadniczego cywilizacyjnego awansu polskiej gospodarki i w polskim społeczeństwie. Tutaj ten obszar inwestycyjny, niech mi będzie wolno krótko opowiedzieć na przykładzie sześciu kroków, sześciu obszarów. Krok pierwszy to zdecydowana rozbudowa infrastruktury. I tutaj już w najbliższych 7 latach 2,5 tysiąca nowych kilometrów dróg i autostrad. A do 30 lub 31 roku chcemy zakończyć całą dzisiaj planowaną siatkę dróg ekspresowych i autostrad. Tylko na ten cel w budżecie państwa polskiego zarezerwowaliśmy na najbliższe lata 220 miliardów złotych. To pokazuje skalę wysiłku, rozmach, energię, jaką włożyliśmy w Polski Ład. Prócz tego przebudowa i modernizacja 50 tysięcy kilometrów dróg krajowych, ale także 15 tysięcy kolei, linii kolejowych. 15 tysięcy kilometrów linii kolejowych. I wreszcie wiele tysięcy chodników, dróg rowerowych, tego co jest potrzebne, abyśmy żyli bezpiecznie, żyli zdrowo. Punkt drugi to obszar drugi w tym filarze inwestycje to inwestycje w transport i w logistykę. I tutaj nasze porty, porty przeładunkowe, nasze inwestycje logistyczne, a także inwestycje w transport nisko i zeroemisyjny, elektryczny i wodorowy. Obszar trzeci to usługi publiczne. Mówił o tym pan prezes Jarosław Kaczyński, to tysiące nowych świetlic, w tym świetlic na terenach wiejskich. To także boiska, 3 tysiące zmodernizowanych boisk, ale również bardzo wielkie inwestycje w ośrodki kultury, edukacji, szkoły i przebudowa bardzo wielu instytucji państwowych w taki sposób, żeby lepiej służyły ludziom, lepiej służyły obywatelom we wszystkich miejscach, w każdej gminie, w każdym powiecie, w każdym województwie. Punkt czy obszar czwarty w tym temacie inwestycje to Polska prawdziwie cyfrowa. I tutaj dla każdej gminy, która będzie chciała, służymy wsparciem środków polskich, budżetowych i unijnych w realizacji zadań położenia sieci szerokopasmowych. Doprowadzimy sieć szerokopasmową do miliona domów, które dzisiaj są jej pozbawione. To podniesie ich możliwości, także w pracy zdalnej, możliwości świadczenia pracy zdalnej. To jest unowocześnianie Polski w praktyce. Wreszcie 5G, czyli prawdziwa rewolucja cyfrowa, to też zadanie, które stawiamy sobie do wykonania w najbliższych latach. Obszar piąty to inwestycje w polskie domy. Polskie domy, zwłaszcza na terenach wiejskich i w gminach miejsko-wiejskich, bo mam tutaj na myśli tysiące kilometrów dróg wodno-kanalizacyjnych. Na tych terenach, które są ich cały czas pozbawione. Będziemy te inwestycje prowadzić z rozmachem, jakich nie tylko nie widziały ostatnie 5 lat, ale ostatnie 25 lat. Prócz tego oczywiście również finansowanie czystej energii poprzez współfinansowanie, co robimy już do tej pory i widzicie Państwo, to jest ta nasza wiarygodność. Współfinansowanie paneli słonecznych, fotowoltaiki, a więc czysta energia i tańsza energia dla polskich domów. I wreszcie obszar szósty
to obszar związany z ciepłownictwem i z czystą energią dla Polski, dla polskiego przemysłu, dla polskich miast. Dlatego z tych środków, które pozyskujemy z emisji uprawnień CO2, z uprawnień do emisji CO2, z aukcji, które się odbywają tu regularnie, utworzymy specjalny fundusz na remont, modernizację i budowę nowych ciepłowni w 120 mniejszych i większych miastach, które zasilać będą ośrodki i będą mogły korzystać z tych funduszy i dzięki temu energia cieplna będzie również tańsza i będzie czystsza. Drodzy Państwo, drodzy rodacy, Polski Ład wynika z autentycznego ducha Solidarności. To właśnie dlatego w Polskim Ładzie obok światłowodów znajduje się nasze zobowiązanie do odbudowy Pałacu Saskiego. To dlatego obok naszych celów unowocześniania przemysłu znajdują się cele wsparcia dla rolnictwa. Bardzo szerokiego wsparcia dla rolnictwa. Unowocześnienia polskiej wsi, ale wsparcia również rolników. To doprowadzenie w ciągu najbliższych 2-3 lat do tego, aby polscy rolnicy otrzymywali dopłaty do 1 hektara na poziomie średniej unijnej. To dlatego podnosimy również dopłaty do paliwa rolniczego. Podnosimy je, mówił o tym pan prezes. Dlatego po raz kolejny uwalniamy rolniczy handel detaliczny i zwiększamy poprzez promocję spółdzielczości rolnej, promocję produkcji rolnej, promocję rolniczego eksportu, eksportu artykułów rolnych. Wzmacniamy pozycję rolnika i to będzie jeden z głównych naszych celów wobec tych bardzo silnych, czyli odbiorców rolniczych produktów. Będziemy robili wszystko, aby wspierać polskie rolnictwo, bo polska wieś, polskie rolnictwo to nie tylko miejsce przechowywania polskiej tradycji i kultury, ale to także wielki rezerwuar wartości, wartości ściśle gospodarczych, a także zdrowego życia, zdrowego trybu życia, zdrowej żywności. To wszystko przysłuży się dobrze całemu polskiemu społeczeństwu. Te cele, drodzy Państwo, które tutaj nakreślam, są celami, które mają wzmocnić polską rodzinę na różnych etapach jej życia. A to przede wszystkim dlatego, że wierzymy, że wartości, które tam są przechowywane, promowane, wzmacniane, jak uczenie dzieci, wartości pracy, jak uczenie, czym jest gospodarność, czym jest patriotyzm, to wartości godne najwyższego szacunku. I to rodzice mają prawo wychowywać dzieci według swojej wiary, swoich przekonań, bez nachalnego wciskania się przez jakąkolwiek ideologię, jakiekolwiek światopoglądy do domu rodzinnego. To jest prerogatywa domu rodzinnego. Zostawmy to polskim rodzinom. Szanowni Państwo, Polski Ład to przygotowany dokument. Wiele, dziesiątki gotowych ustaw, z którymi ruszamy wkrótce, ale ruszamy też w Polskę, bo Prawo i Sprawiedliwość tworzy swoje rozwiązania także w dialogu. A więc niewykluczone, że niektóre z tych rozwiązań będziemy jeszcze poprawiać w rozmowach, w spotkaniu z człowiekiem. Nasi posłowie, posłowie Zjednoczonej Prawicy, nasi członkowie rządu będą w najbliższym czasie w tym dialogu z Polakami po to, żeby jak najlepiej Polski Ład przedstawić, zaprezentować, pokazać, jaką jest on nadzieją dla polskiego społeczeństwa na odbudowę, na jego wzmocnienie, ale także na wytyczenie nowych dróg, nowych ścieżek po COVID-19. W tym trudnym świecie, gdzie Polska radzi sobie nieźle, coraz lepiej, a mamy szansę osiągnąć to, o czym marzyły pokolenia przed nami. Osiągnąć co najmniej poziom życia taki, jak w krajach Europy Zachodniej. Szanowni Państwo, drodzy rodacy, dzisiaj stoimy przed wielką szansą.
Stoimy przed wielką szansą, ponieważ zawsze musieliśmy troszczyć się o wolność od opresji zewnętrznej. A dziś możemy zatroszczyć się o wolność do naszych suwerennych polskich warunków stanowienia, o zasadach rozwoju społecznego i gospodarczego, o naszych polskich zasadach. To jest wolność do stanowienia naszych zasad w Polskim Ładzie. I chyba też o tym mówił prezydent Lech Kaczyński, kiedy mówił nam, że jeśli chcemy, żeby inni traktowali nas jak duży naród, to musimy czuć się jak duży naród. Jeżeli chcemy, żeby inni traktowali nas z szacunkiem, to musimy sami mieć szacunek do własnego narodu, do naszego społeczeństwa, do wszystkich jego członków, do wszystkich obywateli. I dalej mówił, że warto, w innym miejscu mówił, że warto jest być Polakiem. Że to jest fundament patriotyzmu, że dbałość o rodzinę, o oświatę jest podstawowym naszym obowiązkiem, nas wszystkich. Tak, to jest właśnie nasz obowiązek. Szanowni Państwo, bardzo trudno wchodzi się na szczyt, na ambitny szczyt, a im wyżej, tym trudniej, można powiedzieć. Ale właśnie dlatego wyznaczamy sobie taki ambitny cel. Ambitny cel, który ma nas poprowadzić na szczyt, który będzie, jestem o tym przekonany, fundamentem realizacji marzeń wielu polskich rodzin. Musisz być inną, choć będziesz tą samą. Mówił nasz wspaniały poeta w przededniu jeszcze odrodzenia, mając na myśli Rzeczpospolitą. Musisz być inną, choć będziesz tą samą. I my tak samo podchodzimy do dzisiejszych czasów. Nasza wspaniała Rzeczpospolita musi być inna, bo pozbawiona kompleksów, pozbawiona mikromanii, a czasami wręcz niechęci, jaką niektórzy żywią do własnego narodu, własnego państwa. I musi być tą samą Polską, którą każdy z nas nosi w sercu. I dlatego dzisiaj jest czas na to, aby zadać najważniejsze pytania. Jaka będzie Polska przyszłości, Polska przyszłych pokoleń, tych za 5, 15, 25 lat? Czy będzie to Polska naszej polskiej kultury? Czy będzie to Polska, w której będziemy pielęgnować nasze zasady? Tak, to może być Polska, gdzie będziemy pielęgnować nasze tradycyjne zasady. Nie musimy być skazani na przyjmowanie zagranicznych mód, jakiejkolwiek współczesnej urawniłowki. To może być promocja polskiej kultury, polskich zasad. Polska, gdzie łatwo będzie o pracę. Udowodniliśmy, że jest to możliwe, ale to także Polska, gdzie Polacy będą do niej chcieli wracać, będą chcieli tu żyć i tu pracować. Wreszcie warto pytać, czyja będzie Polska? Czy będzie to Polska należąca do wszystkich Polaków, bez jakichś oligarchii silniejszych, bez możnych, bez tych, którzy potrafią wymóc na państwie różnego rodzaju działania. I takiej Polski właśnie chcemy. Do tego służy i służyć będzie Polski Ład, żeby Polska taka właśnie była. Drodzy rodacy, warto być Polakiem. Warto, by Polska trwała. Dobrze jest czuć się Polakiem, dobrze czuć dumę z Polski. Historia nas nie rozpieszczała, ale dzisiaj pierwszy raz możemy rzeczywiście budować w dłuższej przyszłości nasz los. Wziąć los we własne ręce. Chcemy być w naszym domu sobą. I dziś stoję tutaj przed Państwem po to właśnie, żeby powiedzieć, że Polski Ład jest po to,
żeby wytyczyć ten szlak na przyszłość, ale jednocześnie odpowiadać i rozwiązywać problemy współczesności, bo liczy się Polska. I dzięki temu, że Polski Ład będzie naszym podstawowym programem, jestem przekonany, że Polska musi stworzyć płaszczyznę nowej nadziei. Nowej nadziei dla dziesiątków milionów Polaków żyjących dzisiaj w kraju, ale także tych, którzy wyjechali i także tych, których los pozostawił poza granicami. Polska musi być miejscem, w którym każdy będzie czuł, że jest jego domem. Polska musi być miejscem, w którym wszyscy będziemy chcieli żyć, chcieli pracować i z którego wszyscy będziemy dumni. Dziękuję. Prezentacja Polskiego Ładu, nowego programu, którego znaczenie chyba zauważyliśmy, to bardzo dobrze wykracza poza nawet dziesięcioletnią perspektywę tego samego programu. Są z nami goście, pan minister Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Witam ponownie, panie ministrze. I pan senator Wojciech Konieczny z Lewicy, przewodniczący Polskiej Partii Socjalistycznej. No to ja do opozycji najpierw, tak trochę panu chcę utrudnić zadanie, za co pan może pochwalić ten program i czy opozycja, bo tu było wyraźne zaproszenie do dialogu skierowane przez pana premiera Mateusza Morawieckiego. Lewica już jakby można powiedzieć przetarła ścieżki, widać, że ta ścieżka działa, że mądre propozycje opozycji trafiają na podatny grunt. Czy będziecie chcieli podjąć ten dialog i wprowadzić własne korekty do tego programu? No, oczywiście, że tak. To jest nasz obowiązek. My przynajmniej tak postrzegamy opozycyjność. Tutaj już mogę powiedzieć, że pan minister przed programem już się mylił, ponieważ mówił, że plan jest tak fenomenalny i tak dobry, że tam nic nie można poprawiać. A sam pan premier właśnie zaprosił do konstruktywnej krytyki, do tego, żeby pomagać, do tego, żeby wspierać, do tego, żeby podawać swoje pomysły. Więc jak wiadomo, jak każdy plan, tutaj odłóżmy ten PR trochę na bok, każdy plan jest w jednych miejscach dobry, w drugich nieco gorszy. I niewątpliwie, gdzie można pochwalić? No, wygląda na to, że te zmiany podatkowe, które są wprowadzane, niewątpliwie idą w kierunku tym, w którym powinny iść. Ta kwota wolna od podatku, całe szczęście, że została podniesiona. Te inne rozwiązania również będziemy się im przyglądać, ale wyglądają na takie atrakcyjne. No, troszkę może mało, tu wszyscy się spodziewali wzrostu kwoty tego 500+, że to będzie tutaj zmiana taka bardziej radykalna, ale nie chcę też tego krytykować, bo musimy się przyjrzeć tam te 12 tysięcy złotych na dziecko między 12 tak miesiącem życia, a chyba trzecim rokiem życia. No, trzeba to policzyć, trzeba sprawdzić. Tak jak mówiłem, co do ochrony zdrowia, tu się trzeba naprawdę przyjrzeć, bo taka jedna może krótka uwaga ogólna. Miałem oczekiwanie, że to będzie taki program rządowy, program dla Polski. Wyszła z tego trochę konwencja wyborcza. Nie mówię, że to jest źle, ale tak to wyglądało. Występ tych dwójki prowadzących, całe to, co widzimy na ekranach, dużo słów, dużo ozdobników. Były też konkrety, przecież nie można powiedzieć, że nie. Ale szczerze mówiąc, to się trudno było skupić, ponieważ no, było tak dużo słów takich wzniosłych, ogólnych, powtarzanych już wielokrotnie, że po raz pierwszy Polska stoi przed szansą. No, ja już to od PiS-u słyszałem 5 lat temu, 4 lata temu, 3 lata temu, że jak wygramy, jak prezydent zostanie wybrany, to będziemy mieli wreszcie szansę, wreszcie Polska stanie, wreszcie coś się stanie. Teraz po raz kolejny słyszymy, że po raz pierwszy mamy szansę. No, zostawmy już ten patos trochę. Patosu było bardzo dużo. Ja rozumiem, że program jest ważny, ale to było trochę przegadane. Myślę, że trzeba się wczytać po prostu,
rzeczywiście w ten nowy ład, w konkretne dokumenty, w konkretne rozwiązania. Niektóre są trudne do zrozumienia. Na przykład mówimy o tym, że chcemy mieć więcej lekarzy, a jednocześnie wiemy, że będziemy procedować ustawy, gdzie wynagrodzenie lekarzy obniżamy z 1,6 średniej krajowej do 1,31 średniej krajowej. No więc być może jest jakaś niespójność. Ten nowy ład został opracowany nie w spójności na przykład z Ministerstwem Zdrowia do końca, które działania jakby anty temu nowemu ładowi wprowadza. Widzieliśmy pielęgniarki na ulicach 2 dni temu, niezadowolone też z rozwiązań, gdzie mam mieć więcej pielęgniarek. No tutaj naprawdę dużo szczegółów trzeba będzie obejrzeć. No na przykład niektóre były podawane bardzo szczegółowe rozwiązania. Na przykład pan prezes Kaczyński wspomniał o tym, jak będzie wyglądać, nazwijmy to, wołanie lekarza do chorego, że najpierw telewizyta, potem wizyta lekarska, potem karetka. No ja wiem, że to jest pewne uogólnienie, ale no to lepiej już niech zostanie tak, jak teraz jest, że jak jest ktoś chory, to po prostu woła karetkę i trafia szybko do szpitala. Nie będziemy opóźniać tego. Pan prezes Kaczyński dodał, że w zależności od po prostu stanu chorego, bo przecież to jest oczywiste. Chciałem przekazać głos panu ministrowi, bo no właśnie, to wszystko trzeba będzie przełożyć na język, o, przepraszam, bo jeszcze mówi Jarosław Kaczyński. Jeszcze na chwileczkę, panie ministrze. A już. Panie ministrze, przed chwilą widzieliśmy jeszcze, ten program został podpisany przez koalicjantów Prawa i Sprawiedliwości. Swoje podpisy złożył Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro. Panie ministrze, to jest niesłychanie ambitny program. To może tak jak przysłuchiwałem temu, no to ambicji temu odmówić nie można. Tam jest też działka pańska bezpośrednio, bo tam w wielu miejscach była mowa o cyfryzacji. Krótko mówiąc, czy dacie radę? Bo to jest pierwsze pytanie. Pamiętam, że damy radę, dlatego że rząd Prawa i Sprawiedliwości słynie z tego, że właśnie dotrzymuje słowa, że jak obiecaliśmy Polakom 500+, na każde dziecko, to je Polacy dostają, że jak obiecaliśmy emerytom 13 emerytury, to je dostają, że jak obiecaliśmy młodym 0 PIT, to dostali 0 PIT. Tak samo teraz, panie doktorze, dotrzymamy słowa, dlatego że to jest wizytówką naszych rządów. Polacy, 18 milionów Polaków skorzysta, panie doktorze, na naszych rozwiązaniach, które dzisiaj wprowadzamy. Emerytury bez podatku dla większości emerytów przecież de facto, można powiedzieć. Podwyższenie kwoty wolnej do 30 tysięcy złotych. Drugi próg podatkowy 120 tysięcy złotych. To są naprawdę wielkie rzeczy, które wprowadzą Polskę na kolejny level rozwoju. Oczywiście krytyka, tak jak pan redaktor powiedział, mądra ze strony opozycji jest potrzebna i na to liczymy. Liczymy także na to, że uspokoją się posłowie opozycji totalnej, bo są też tacy, którzy kontestują wszystko, nie chcą w ogóle z nami rozmawiać, a to jest smutne, dlatego że te zmiany, które my wprowadzamy, naprawdę, panie redaktorze, spowodują, że w tej dekadzie, mówię to z pełną odpowiedzialnością, dogonimy albo i przegonimy pod kątem zamożności niektóre państwa zachodnie, takie jak Włochy na przykład. Co się kiedyś w Polsce pewnie nawet nie mieściło w głowie, jeszcze tam w czasach rządów SLD, czy wcześniejszej Platformy, żeby Polacy mogli być bogatsi od Włochów. A tak będzie. Pod naszymi rządami właśnie sprawimy, że tak właśnie się dzieje. Panie doktorze, także dopłaty do mieszkań, polityka prorodzinna będzie rozwijana, sektor ochrony zdrowia. Panie senatorze, do pana też odwocem, wypłaty dla lekarzy są dzisiaj na najwyższym poziomie rekordowym, także dla personelu medycznego, niemedycznego. Nigdy tak wysokie nie były. Także robimy wszystko, co możemy, aby naprawdę komfort życia Polaków podnosić i on będzie dalej podnoszony, panie doktorze. Pytanie do pana senatora, bo no właśnie, tam jest szereg takich komponentów, których realizacja będzie w dużej mierze zależała nie od rządu, tylko na przykład od lekarzy, bo pan, kto jak to, ale pan jest lekarzem, pan dobrze wie, że same pieniądze nie leczą, same mieszkania się też nie wybudują, rząd ich nie wybuduje, bo nie taka jest jego rola. Krótko mówiąc, czy uda się stworzyć taką atmosferę w współpracy, żeby ten program zrealizować? No myślę, że to jest konieczność. Rząd stanie przed takim zadaniem rzeczywiście większego dialogu. No, jeżeli pan redaktor pyta o kwestie zawodów medycznych, no to przedstawiciele zawodów medycznych cały czas narzekają na brak dialogu, na brak
Panie senatorze, muszę przerwać, bo swoje wystąpienie rozpoczęła pani marszałek Witek. Przenosimy się na prezentację Polskiego Ładu. Pandemia wprowadziła zmiany właściwie we wszystkich obszarach naszego życia osobistego, rodzinnego, zawodowego, ale także politycznego, społecznego i gospodarczego. Proszę Państwa, chcielibyśmy wrócić do naszego dawnego życia, bo dokładnie rozumieliśmy i rozumiemy nadal, co to znaczy nie móc się spotkać ze swoją najbliższą rodziną. Pamiętamy te święta, które spędzaliśmy osobno. Widzimy te smutne twarze dziadków, którzy nie mogli się spotykać ze swoimi wnukami. Sama jestem mamą i babcią i dokładnie przeżywałam to samo, co wielu z Państwa. I w takich trudnych momentach, w takich trudnych chwilach potrzebujemy wszyscy wsparcia, potrzebujemy pomocy. Chcemy mieć poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Potrzebujemy rządu, który wie, jak zaradzić wszystkim trudnościom i co zrobić, żeby wyprowadzić nas i nasz kraj na prostą. Pamiętamy przecież, jak wielu pracodawców i pracowników martwiło się o to, czy będą mieć miejsca pracy, czy ich firmy, zakłady będą nadal funkcjonowały, czy będą w stanie zapewnić stabilizację swoim rodzinom. Znamy i rozumiemy te wszystkie troski, ale proszę Państwa, mamy taki rząd. Mamy plan, mamy narzędzia i mamy zdeterminowaną grupę ludzi, która chce ten plan wdrażać w życie właśnie po to, żebyśmy znowu zaczęli żyć normalnie, żeby Polska mogła znowu wrócić na ścieżkę szybkiego rozwoju. Tym planem jest Polski Ład. Polski Ład, który jest odpowiedzią na zapotrzebowanie, na to lepsze jutro, na które wszyscy czekamy. Proszę Państwa, ja jestem przekonana, że zanim skończy się nasze spotkanie z Państwem, opozycja, szczególnie ta totalna, bo tak sama siebie nazwała, będzie krytykować wszystko, co będziemy proponować w Polskim Ładzie. Pamiętamy to, proszę Państwa, z roku 2015. Przypomnijmy sobie, jaki wtedy był atak na nas i na program 500+. Jak go wyśmiewano, jak mówiono, że na to nie ma pieniędzy i nie będzie. Pamiętamy upokorzenie rodzin wielodzietnych, które wtedy po raz pierwszy mogły wyjechać wspólnie na wakacje. I co się stało, proszę Państwa? Program świetnie zafunkcjonował, a rodziny doskonale wiedzą, na co wydawać pieniądze otrzymywane od Państwa. I dziś w czasach pandemii te pieniądze pomogły naprawdę bardzo wielu rodzinom i mimo tej pandemii nie odeszliśmy od żadnego z naszych programów społecznych, które realizujemy od początku naszych rządów, czyli od końca 2015 roku. Warto tutaj przypomnieć, bo nie jeden rząd w takiej kryzysowej sytuacji powiedziałby, no jest kryzys, nie ma pieniędzy, trzeba oszczędzać. My nigdy nie będziemy oszczędzać na polskiej rodzinie, stąd przypomnę, bo warto. 500+, wyprawka 300+, mama plus, senior plus, bez podatku rozliczenie dla osób poniżej 26 roku życia i wiele innych programów prospołecznych kierowanych do polskich obywateli. Proszę Państwa, czy te ataki na nas mają nas zdeprymować, mają nas zatrzymać? Otóż nie, wręcz odwrotnie. Z tym większą determinacją powinniśmy przystąpić do realizacji programu Polskiego Ładu, który znakomicie przedstawił pan premier Jarosław Kaczyński i pan premier Mateusz Morawiecki. Kiedy budowaliśmy nasz program w roku 2015, mówiliśmy, że to rodzina jest w centrum naszej uwagi. Rodzina była jednym z głównych filarów tego, co chcieliśmy budować wspólnie z Polakami. I z tej ścieżki, proszę Państwa, nie zejdziemy. Rodzina nadal dla nas jest najważniejsza i wszystkie programy, które budujemy, także te gospodarcze, one wszystkie skupiają się wokół rodziny. Chciałabym tu powiedzieć Państwu o kilku rozwiązaniach, które proponujemy w Polskim Ładzie, o tych, które są być może najbardziej oczekiwane przez polskie rodziny. Była o tym już mowa, ale chciałabym to podkreślić z całą mocą. Głód mieszkań jest powszechnie znany, szczególnie wśród młodych małżeństw, które zaczynają swoje dorosłe, samodzielne życie. Wprowadzenie tego rozwiązania
kredyt bez wkładu własnego jest olbrzymim ułatwieniem nabycia mieszkania przez rodzinę albo przez osobę indywidualną. Otóż państwo będzie gwarantowało nam wkład własny, którego nam po prostu brakuje, bo młodzi ludzie jeszcze nie zdążyli na ten wkład własny zarobić. Ale proszę państwa, jeśli nie mieszkanie, o którym była mowa, wtedy, kiedy są dzieci, kiedy się rodzą dzieci, od drugiego państwo dopłaca do tego kredytu 20 tysięcy, od trzeciego dziecka 60 tysięcy, a potem od kolejnego aż do szóstego kolejne 20 tysięcy. W ten sposób kredyt nam się zmniejsza i to jest olbrzymia pomoc ze strony państwa. Ale jeśli mieszkanie, to może proszę państwa dom. Tak, o tym też była już mowa, warto to jeszcze raz podkreślić. Będzie możliwość stawiania domów mieszkalnych, jednorodzinnych do całkowitej powierzchni 70 metrów kwadratowych bez pozwolenia na budowę. To naprawdę przyspieszy to pierwsze mieszkanie, pierwsze lokum dla bardzo wielu rodzin. Ale mam jeszcze kolejne propozycje dla rodzin, szczególnie dla młodych małżeństw. Do tej pory było tak, że żeby małżonkowie mogli się rozliczać wspólnie, musiał minąć rok. W tej chwili, dzięki zmianie, jaką proponujemy, wspólne rozliczenie będzie możliwe w tym roku, w którym zostanie zawarty związek małżeński, bez względu na to, czy będzie to w styczniu, w czerwcu czy grudniu. Pamiętając o tym, o czym już mówił pan premier, że podnosimy ten drugi próg podatkowy, to naprawdę bardzo pomoże polskim rodzinom. Okazało się, proszę państwa, że celnym programem był program Maluch Plus. Rodzice chcą wrócić do pracy, ale chcą mieć zapewnioną, zagwarantowaną opiekę dla swoich dzieci. Wciąż coraz większe nakłady idą na żłobki, ale to nie koniec. Chcemy ogłosić program Żłobek w każdej gminie. To znaczy ci samorządowcy, którzy będą chcieli budować żłobek na terenie swojej gminy, otrzymają dotacje ze strony państwa. To także ogromne ułatwienie dla polskich rodzin. Była też mowa o elastycznym czasie pracy dla młodych małżonków, tak żeby mogli pogodzić pracę zawodową z obowiązkiem wychowywania dzieci i zapewnienia im opieki. Ale chcemy też, proszę państwa, zwrócić uwagę na zdrowie. Szeroko była o tym już mowa. Ja chciałabym tylko powiedzieć o dwóch nowych propozycjach, które kierujemy do obywateli. Pierwsze, kierowane do kobiet w ciąży. Otóż rozszerzamy dla wszystkich kobiet w ciąży badania prenatalne, które będą darmowe. W tej chwili one obowiązują tylko dla kobiet z grupy ryzyka. I program Profilaktyka 40+. Proszę państwa, nikomu nie trzeba chyba tłumaczyć, że znacznie lepiej jest zapobiegać niż potem leczyć ciężkie choroby. Chcielibyśmy, żeby osoby w wieku 40 i więcej miały przeprowadzane takie badania profilaktyczne, żeby one były szerokie, to chcielibyśmy je powiązać z okresowymi badaniami, które są przypisane do medycyny pracy. Mamy nadzieję, że dzięki temu Polacy szybciej będą mogli się zorientować, czy powinni się poddać leczeniu specjalistycznemu, czy też wszystko ze zdrowiem jest w porządku. Proszę państwa, rodzina to także seniorzy. Dla seniorów zrobiliśmy już naprawdę bardzo dużo. Przypomnę tylko obniżenie wieku emerytalnego i danie Polakom prawa wyboru, czy chcą pracować dłużej, czy też nie. Ale proszę państwa, myślę, że to będzie bardzo ważny element Polskiego Ładu. Emerytury, ale także renty do wysokości 2,5 tysiąca złotych będą wolne od podatku. To jest wielki krok do przodu w kierunku emerytów, ale to przecież oni przez całe życie budowali naszą ojczyznę. Proszę państwa, kolejny instrument dla tych osób, które osiągając wiek emerytalny będą chciały nadal pracować zawodowo, bo będą czuły się na siłach i będą chciały to robić. Wprowadzimy nowy instrument w postaci PIT-u zero. Proszę państwa, seniorzy są naszym wielkim dobrem. Oni nas wspierają w trudnych sytuacjach. Wspierają często całe rodziny. Musimy o nich myśleć i musimy o nich zadbać. Szkoła. Przez wiele lat byłam nauczycielem i doskonale wiem, w jakiej trudnej sytuacji znaleźli się uczniowie, nauczyciele, ale także rodzice podczas tej rocznej pandemii.
szkoły zamknięte, nauka zdalna, coś nowego dla uczniów, dla nauczycieli i dla rodziców. Chciałam w tym miejscu przede wszystkim im wszystkim bardzo serdecznie podziękować, że mimo tak trudnej sytuacji, bo nie można było inaczej, jednak ten trud podjęli i ta nauka zdalna się odbywała i dzisiaj możemy przeprowadzać egzaminy kończące szkołę podstawową czy też egzaminy maturalne, ale nie możemy pozostawić tych dzieci, tych uczniów bez naszej pomocy, bo ten okres pandemii, ta nauka zdalna wprowadziła szkody zarówno w kondycji fizycznej, ale przede wszystkim myślę w kondycji psychicznej. Brak takich relacji wzajemnych między rówieśnikami, ale także między uczniami a nauczycielami naprawdę jest dużą luką. Dlatego stworzymy Narodowy Program Wyrównywania tych barier, które spowodował koronawirus, wyrównywania tych braków, które spowodował koronawirus i nauka zdalna. Oczywiście nie w czasie wakacji, bo już takie słowa słyszeliśmy, ale w czasie roku szkolnego. Zapewnimy pomoc psychologiczną każdemu uczniowi i w każdej szkole. Dzieci i rodzina, proszę Państwa, zawsze o tym mówiliśmy, jest naszą wielką inwestycją i nadal będziemy inwestować w polską rodzinę i w polskie dzieci. Proszę Państwa, jeżeli ktoś myśli, że coś samo się wydarzy, że ktoś z zewnątrz nam pomoże, to jest w błędzie. Wszystko jest w naszych rękach. Wszystko zależy od nas, od naszej determinacji, odwagi w podejmowaniu śmiałych wyzwań, od tego, żeby nam naprawdę zależało na tym, żebyśmy Polskę i Polaków wyprowadzili na ścieżkę rozwoju. Wszyscy tego bardzo chcemy. Pewnie będzie, proszę Państwa, bardzo trudno. Pewnie czasami pojawią się chwile zwątpienia. Dlatego bardzo, ale to bardzo potrzebujemy Waszego wsparcia, Waszej pomocy, Waszych sygnałów, Waszych konsultacji. Chcemy być razem z Wami. Rządzenie, proszę Państwa, jest sztuką naprawdę bardzo trudną, ale rządzenie w czasach pandemii, takiej jak ta, i kryzysu światowego jest sprawą zdecydowanie niezmiernie trudną. Ale proszę Państwa, my już nie raz pokazywaliśmy jako Polacy, że potrafimy wyjść na prostą z najbardziej trudnych sytuacji. Teraz z taką trudną sytuacją mamy do czynienia. Nie poddajemy się, nie załamujemy rąk. Chcemy iść do przodu. Chcemy spowodować, żeby Polska stała się krajem, o którym wszyscy marzymy. Chcemy odzyskać naszą wolność, swobodę wyboru. Chcemy być ze sobą bezpośrednio. Chcemy się znowu uśmiechać. Chcemy wrócić do normalności. Proszę Państwa, będzie dobrze i znów damy radę. Dziękuję bardzo.